A oto kolejny odcinek Zagrajmy w Diablo 4. Endgame cały czas sobie robimy. Ostatnio wpadły materiały, których wcześniej nie miałem. Materiały i współczynniki, jeżeli byśmy sobie tutaj zobaczyli. No właśnie, na przykład te zapomniane dusze. Wcześniej tego nie miałem, nie mogłem pewnych craftów na przykład uskuteczniać. Jak również zauważył jeden z widzów, o właśnie, wpadła ta czarci róża i to tutaj w liczbie 13 sztuk. No tego to się nie spodziewałem akurat. No dobra, no to skoro mam te różnego rodzaju składniki, to może bym sobie na przykład spróbował przelosować w tym mieczu te bonusy do obrażeń umiejętności głównych, bo ja z tego w ogóle nie korzystam. Może tak z jedno przelosowanko bym zrobił i zobaczył, co tam wyjdzie. Zobaczymy, jak to się odbywa. A może nawet kolejne ulepszenie zrobić, chociaż no fajnie by było lepszy miecz jednak znaleźć, nie? Tutaj ten aspekt... Lepszą żółtą broń i jeszcze ten aspekt taki w przedmiocie gdzieś z wyższymi procentami. No ale może moglibyśmy taki teścik sobie zrobić na pewno. Jak to z tymi ulepszeniami, znaczy przelosowaniami jest z wykorzystaniem tych nowych składników, znaczy nowych składników, no nowo pozyskanych składników. Przy okazji się ogarnę troszeczkę, tam jeszcze jakieś buty miałem wyjąć aspekt z pierścionka i już zaraz będziemy dalej działać. Zobaczymy, może dzisiaj w tych suchych stepach mi się w końcu uda te nagrody odblokować. Nie ma łatwo. A ciekawe, czemu te suche stepy się tak wyróżniają. Czyżby tutaj na tych suchych stepach, zaraz Havezar, suche stepy. No brakuje prawie setki tej sławy. 28 na 35 zadań pobocznych. To jest 30, znaczy tutaj w tym strzaskanych szczytach to ja bardzo dużo wszystkiego robiłem. Ja tam podziemia to robiłem prawie wszystkie, nie? Więc to nie ma co patrzeć. O, ale tutaj na przykład 49 zadań pobocznych. 44, 47, dobra, kumam. A w tych, a tutaj na suchych stepach jest tylko 38, 34 zrobiliśmy. O, mniej zadań pobocznych ogólnie jest do zrobienia i mniej robiłem. 34, 40, 41, 43, no. Dlatego też mniej tych punktów się nazbierało. To po prostu no, taka cecha tego aktu, że mniej tych punktów można wyłapać. No chyba, że się robi podziemia, nie? Tak na siłę. No ale dobra, w każdym razie nieważne. Idziemy do okultysty chyba. Chociaż nie, do kowala najpierw. Dobra, będzie po drodze. Też się tak zastanawiałem, bo wiecie, kasa trochę ucieka. Czy zamiast rozkładać, to czy nie sprzedawać tych przedmiotów, bo tutaj ceny, zobaczcie, 11 tysięcy, 32 tysiące. Jakby to tak sprzedawać, to można by pewnie sporo zarobić. Można by tej kasy trochę więcej uzbierać, no. Weźmy sobie może te partie przedmiotów sprzedajmy. No bo co, to słabe jest. To, co to w ogóle jest? O, no nie, tego nie chcę. 26 tysięcy do przodu. Tarczy nie chcemy, tego nie chcemy. Tutaj nic ciekawego. Amulet. Amulet, nope. Ja cały czas chodzę z tym starym amuletem, w ogóle z jakimś brylantem włożonym zamiast czaszką, no ale nic fajnego się nie chce trafić na szyję. Może z nagród brać zamiast broni oburęcznych jakąś biżuterię. Nie wiem, może by się coś trafiło, no ale broń też by się przydało jednak. Jest fajna, ale na pewno można mieć dużo lepszą. Tego nie chcę. Pierścionek, coś fajnego. Nie, za mało tych bonusów, tego nie. Tutaj nie. No i już 3 382 tysiące się tutaj tego uzbierało. Nowa dostawa towaru. No może tutaj warto coś sprawdzać, jakby jakieś miecze dwuręczne były, co? Albo biżuteria u tego złotnika, znaczy u jubilera. Może ruszyć zadanie tutaj? O, przy okazji, narzędzia Mislana. Patrzcie, skoro już tu jestem. Dokonało się. Aha, to wystarczyło to zrobić i już jest zadanie ukończone, tak? No dobra, skrzynka z klejnotami, proszę bardzo. Mamy to. Zadanko poboczne wykonane. Jakby ktoś pytał, to mamy w tej chwili tylko jedno zadanie poboczne do zrobienia, ale to się na razie tym nie będę zajmował. Tutaj okultysta, nie? Okultysta mnie interesuje. No właśnie, no i teraz
mamy te różne składniki. Zaklnij przedmiot. Ja go nieźle ulepszałem. Mam nadzieję, że cena za ulepszenia jakoś tutaj nie wzrosła diametralnie. Ale nie. O, i widzicie, tu jest potrzebna ta zapomniana dusza jedna. Mamy 4. No to ja bym sobie tutaj to bezużyteczne spróbował na cokolwiek przelosować. Użytecznego. To z upływem czasu, no to tam jeszcze pod te wyziewy działa, nie? 221 tysięcy w ogóle. No ale dobra, no próbujemy. Uwaga. No! I niech ta inteligencja będzie 120, no i dobrze, bo tam przytłoczenie to też nie. Zastąp afix i już nie losujemy dalej, niech to tak zostanie sobie. No i bardzo dobrze. I to w ogóle 120 to jest jakiś pułap, no taki nie za wysoki, no ale lepsze to niż te zdolności, z których tam nie korzystałem, tak? No dobra, czyli tak to działa. A jeżeli chodzi o... Gdybym chciał, no mogłem w sumie od razu to sprawdzić. Jeżeli chciałbym ten mieczol ulepszyć jeszcze bardziej, ale nie wiem, chyba nie będę tego robił, tylko tak sprawdzę z ciekawości. Tam też były te rzadsze składniki potrzebne, nie? Napraw, ulepsz, jeżeli to bym chciał. A nie, no to trzeba mieć 6 takich zapomnianych dusz. Dużo. No to nie, to żeby 6 zużyć, to już musiałbym mieć naprawdę jakąś fajną broń. Żeby takie cuda robić. Ale... Aha, no skoro byłem u okultysty, mogłem od razu zająć się tymi rękawiczkami. Aha, to rękawiczki, a nie buty. No właśnie mieliśmy. Tymi rękawiczkami. Hełmy krzyżowców tu w ogóle są. Zużyte hełmy krzyżowców bez śladu insygniów lub wzmianki o poprzednich właścicielach. Wydają się przypominać o losie tych, których imiona zostaną zapomniane przez zakon. No, taka prawda. Nie, kodeks potęgi. Aha, miałem wydobyć tutaj, bo to takie... Też ja wiem. Skoro cienia, tak? Nie, to w sumie to szkoda mi trochę. A nie, dobra, tutaj miałem przelosowywać. Przecież ja wiem. Nie, to chyba jednak nie ma sensu, jak tak patrzę na to trzeźwym okiem teraz. Ale tutaj, spróbujmy sobie... Szansa na krytyka, spoko, tę krwawą lan... Aha, to też chcą. O, oni do każdego świętego przedmiotu będą chcieli te zapomniane dusze. Kurde, 4 rękawice na pewno są tego warte. Szansa na krytyka 5%. Zabrakło 2% do maksa. Tak wypośrodkowało to. Upływ czasu, cień. Nie, to chyba nie jednak. Jak będzie okazja znowu pozyskiwać te rzadkie składniki, czyli musiałoby być to wydarzenie... Ale nie... O, jest! 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 No możemy... Dobra, idziemy tam. Idziemy tam to robić. Idziemy to robić, może zbiorę jakieś fajne znowu. Robimy endgame, tylko zostawię te różne kamienie i tak dalej tutaj. Znaczy w sumie tylko kamienie. Idziemy robić... Idziemy szukać tych czarci róży, tych dusz dziwacznych, bo to widzę, że się przydaje ostro. Dobra, te 2 przedmioty niech sobie będą. Dobrze, dobrze. No to tutaj wpadam. Mamy dużo czasu. 53 minuty. Piekielny przypływ. Zaczniemy sobie jakoś od dołu. To pisaliście w ogóle, że na tych obszarach może jakaś wyjątkowa skrzynka być? Taka... Kurde. A tak teraz mniej mi się wydaje tych obszarów. Łyknę sobie coś, nie? Tutaj. W ogóle mamy tych pieczęci dużo. Co ja bym chciał? Szkielety, zombie. Co tam są za istoty? Nie wiem, strzelę. Suche stepy? Nie wiem, muchy są wszędzie, bierzemy to, chociaż muchy to obrażeń nie robią, są po prostu upierdliwe, jak to muchy. No to w takim razie tutaj sobie zacznę. Idziemy szukać składników. Zbierać te fragmenty. Rozejrzę się za jakimiś fajnymi punktami wymian. Takimi najlepiej, żeby to bronie były. No może ta biżuteria, ale chyba jednak bronie bym wolał.
No, ale udało mi się zrobić podmiankę. To mi się podoba, tam w tej naszej broni. Pod inteligencję. Dobra. No to kolejny odcinek Endgame'u. Czas wdrożyć w życie jakoś tak bardziej dynamicznie. Dajcie mi elity. Co to jest? Czarci róża! Widzicie to? I tutaj jakieś czarci róże dwie. Ha! Procek znalazł na starcie. I pyk. I jakieś popioły. I szable. I już sześć popiołów. I jakieś wydarzenie. Idę zobaczyć. Może wpadnie dużo popiołów. Co tu się robi? Maniak. Trzeba zabijać wrogów. Są muchy. Muchy są wszędzie. Aha, tak średnio mi to wyszło. Nie szkodzi. I co tutaj? Fale? Trzeba nam z fali przyjaznej korzystać, inaczej okręt nasz zatonie. Znacie to, to powiedzenie? Znaczy, w sumie cytat. W nadziejach ludzkich jest przypływ i odpływ. Pora przypływu, stosownie schwytana, wiedzie do szczęścia. Kto ją opuszcza, ten podróż życia, po mieliznach z biedą musi odbywać. Myśmy właśnie na tak wezbrane wypłynęli morze. Trzeba nam z fali przyjaznej korzystać, inaczej okręt nasz zatonie. To z Juliusza Cezara Szekspira. Potrzebuję więcej czasu. Nie jestem wielkim fanem Szekspira, ale... ale niektóre fragmenty jakoś tak zapadają w pamięć. Dobra, tutaj widzę, że nawet ci przeciwnicy... A, to jeszcze. Chodź tutaj, cwaniaku elitarny. Nie chcę podejść. Jeszcze mury jakieś tutaj robi. Dobra, zrobimy tak. A nie naładowałem esencji na maksa i nie padł na hita. Nie szkodzi. No, tutaj takie wydarzenie fajne. Jeszcze jedna fala. Znaczy fal to będzie tutaj dużo pewnie. Cyk, cyk. Ten jakiś taki duży. O, duszenie. No ale dobra, udało się, nie? Będę miał tę skrzynkę fajną, będę miał. Jakaś różdżka tutaj, miksturka, diamencik, szmaragdzik i uwaga... przeszemrzące obole w dużej liczbie. Dobrze, tego nie bierzemy. No to tak, 27, no szału nie ma. Ale to nic, na spokojnie sobie idę. Nie spieszę się jakoś bardzo. Samozabójcy jacyś tu biegną. Okej. Punkt mistrzostwa. Ale to spoko. A co to taka studnia samotna? Może przeklęta, uwaga. Nope. Elitkę wyczuwam. Dzień dobry. Nope. O kurde, co mi tu robią? Nie ma zwłok. Nie ma zwłok. O, są zwłoki. No to na ich nieszczęście są zwłoki. Dobrze. Wynaturzony popiół. 35. Mało. Trzeba dalej cisnąć. Naładować sobie esencję kosą. Muszę stanowczo zwiększyć szybkość ataku. Tą kosą. Coraz częściej zauważam, że to by się przydało. Coraz częściej mi się takie momenty trafiają. Pierścionek biały, really? Dzień dobry, czy tu jest jakaś elitka? O, tutaj widzę, coś się odbywa. Dobrze. Uwaga. Ach, poszło. O, jakieś eksplozje. Dobra, to jeszcze raz. Zgarnijmy ich. A, i tu jakieś wyziewy porobię. Miksturka wpada. To taki rytuał tutaj był. 46 już mam. A tam ostatnio jak grałem, to tam 150 chcieli przy jednym punkcie wymiany, czy jak to tam zwać. No nie, tu się już wychodzi, tu idziemy. Pnącze, nie, szukamy czarci róży. Jest elita. Dobra, tutaj.
Nie, musi podejść bliżej, ale... O, wystarczyło. Wiecie, ten elitarny przeciwnik nie był poddany działaniu macek, więc się obawiałem, czy na hita zejdzie, ale strzelił. Dobrze, szmaragdeł. 52 popioły. Mało tych elit tutaj. No nie wiem, pójdę sobie tu. Zobaczymy, czy tu będzie dużo przeciwników. Świątynia zgnilizny. Czy tu będą jacyś groźni przeciwnicy? Na razie się na to nie zapowiada. Kosiarz procek. Ale nawet wypadło trochę tych popiołów. No co to tu jest? Potępiona dusza. No, kliknąłem to i co? I nic. I nic się takiego nie stało. O! To mi się już podoba. Tylko żeby mnie coś tutaj nie ogłuszyło. Jak widzę takiego dużego przeciwnika, to... O... Dobra. Trochę inaczej trzeba do tego, widzę, podejść. Tego przeciwnika chyba nie przyciągnę tak łatwo. Dobra, za dużo się tu dzieje. A, no nie, jakiś inny gracz mi go zabił. Tak się czaiłem. Zamiast go po prostu strzelić w tym kościanym widmem, że ktoś tu inny przyszedł. No ale dobra. Jeszcze ktoś inny się tu kręci, to... Może się uda więcej pozyskać tych popiołów. Wiecie, bo w końcu będę przechodził pewnie obok miejsca, gdzie ten inny gracz walczył i luty po nim zostaną. Cyk. Popioły. A gdzie popiół z kości? Jest jakiś punkt wymian. Idę zobaczyć, ile tam tego chcą. Ile tam tego chcą? Tu jest. No ale exp nawet tutaj idzie przyzwoicie. Punkt wymian. Zobaczymy, czy jakiś strzeżony mocno. Aha, tutaj ten gracz szedł. Buty. 75. Nie chcę. Nie chcę. Dobra, załatwmy tę grupkę, bo tu widzę, że jest... Jaki druid tutaj machnął łapą, wszystko padło. Normalnie jakbym strzelił z ducha. No dobrze, dobrze. Widzę sobie, koleś radzi. 91 popiołów. Potężny misiak to był. Druidyczny misiak. Co tutaj tak jasno się zrobiło? Ale to ciągle jestem na tym obszarze piekielnego przypływu. Kosa. Wyziewy. Dobrze. Esencja na maksa. No nie, muchy. Cyk. O, jest jakieś wydarzenie. Dobra, wpadam tu. Coś tu się dzieje dziwnego. Zdemontuj udręczone figurki, to? Dobra, zdemontowałem chyba jakąś, czy nie? Albo i nie. Jak się demontuje figurkę? Aha, dobra, widzę. Źle. No, tutaj trochę kapią. Bo ciągle nowi tu podchodzą. Jak ja mam zdemontować figurkę? Dobra, teraz. Zdemontowanet. Idziemy demontować kolejną. Opił. Co to jest? Jakieś duże coś. Pyk. Szafir, czacha. Miksturka, dobra. 6 na 9 mikstur. Potrzebuję mikstur. Nie, elita. Okej, popsułem elitę. No. A fuk. Ile tu tego jest? Jeszcze raz to. Esencja. Boom. Za wolno tą kosą macham. Musimy coś zrobić szybkością ataku. Trzeba to zwiększyć jakoś. Esencja, boom.
Okej. A tu jeszcze ktoś przyszedł, dobrze. To robimy razem. Zobaczymy. No, tutaj sobie poradził, widzę. Dobra, to ja się zajmę tymi, a on niech tam... On niech tam demontuje. Bum. O, przeżyło to, ale chyba nie miałem esencji na maksa. Nawet nie spojrzałem teraz. Okej. No teraz to w ogóle mi jakaś tulipa też wyszła. Ja wyszedłem z tego. Esencja, esencja teraz lepiej. I tak się żyje na tej wsi pomału. Aha, to jeszcze to nie zrobione, dobra. I co teraz? Jakiś bosior? 126 tych. To wyszło. Esencja, 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 esencja za wolno. Za wolno, zrobimy nie tak. Jestem jeszcze gotowa. Jest. Jest. Miksturki się ładnie zwróciły. I popioły, jakaś różdżka, Chris i Cross. No dobra. No to na górę gdzieś tam? Chociaż już tu chyba byłem, nie? Zaprasza cię do drużyny. A weźmiemy sobie, co? Zobaczymy. Jak to będzie szło tutaj. Bum. O, różdżka jakaś święta poleciała. Glif poleciał. Dominacja. Dobra, szukamy tych elit. Okej. Mało esencji. Czyli chodzimy sobie z jakimś innym playersem, tak? Dobrze. Esencja, esencja, boom. Ja trochę kosą pomacham. Żeby ta esencja jednak była. No 146 już. Jest, jest, jest coś na mapce, jakaś czacha. Dobra, trzeba użyć. Nie, naprawdę. Dobra, zaraz coś załatwię. Teraz tu. Nie widzę. Teraz poszło. No tu było ciężko się przemieszczać. Dobra, mamy macki. Tutaj pozbieram sobie. Jak się gra z kimś w party, to jakoś się wzmacniają te potwory, czy coś? Nie, chyba nie, co? Chyba nie. 158. Mógłbym już zrobić jakąś pewnie wymianę solidną. Co to jest? Potrzebujemy więcej przeciwników. Potępiona dusza. Co to za punkty tutaj jakieś zaznaczają dziwne? Pewnie tam powinienem iść. Może coś tam upatrzyli, ale nie, chyba nie. Widzę punkt na mapie. A tutaj w sumie widać wszystkie punkty na mapie. Tu jest elita. Idziemy. Cyk. Jakiś ten misiak tutaj chodzi cały czas. Okej, to tam nieważne. Dobra, zrobimy tak. Ale potrafią klepać troszeczkę. No muchy, osy. Słabo to widać. Czerwienica. A gdzie są moje czarcie róże w większej liczbie? Pewnie jakieś już omijałem, co? O, ten twardy był. Okej. Dobra, idę do tego. A może to widać tu od razu? Udręczony dar ochrony, ale to znaczy, że jakieś pancerze pewnie będą, nie? Jak ochrona.
idę sprawdzić. Jest jakieś wydarzenie też. Ta, 75, tam coś. Okej, zrobimy trochę wyziewów. Buty włóczęgi nie chcę. Chciałbym się na chwilę zatrzymać gdzieś i po prostu popatrzeć na mapce, gdzie co jest z tych punktów wymian. Zostawcie mnie w spokoju, prawie padłem. Dobra, mam to. No tutaj zbierzemy ich. Są znowu te takie meteoryty spadające. O, jest jakiś bosior na mapce, widzę go. Idę pomóc. No, ale widzę, że sami tutaj praktycznie sobie poradzili. Niedługo poziom. O, czarci róża! Mamy to, dwie czarci róże. Co jest? Tu jest obszar wydarzenia ogólnie. Dobra, tu mam chwilę spokoju na razie. Dar ochrony. Biżuteria. Oręż tutaj. Dobra, idę tam. Idę zrobić podmiankę. Chociaż fajnie by było, co tu się robi. Zniszcz budowlę wroga. Gdzie to jest? O, tutaj widzę. Trzeba ukończyć wydarzenie, nie? Skoro już jest w takiej zaawansowanej fazie. I idziemy bić jakiegoś bossa. Bum! Ale go walnąłem. Dobrze. Ale na hita nie zszedł skurczywyk, co? Co my tu mamy? Okej. Dobra, idę zrobić wymiankę. No tutaj przedmiotów już wiele się nie zmieści. Dobra. No i tak się gra w tym party, w to Diablo, no. Ua, coś tu mi wybuchło w twarz. I to nie pierwszy raz. O, coś tu wypadło, cyk, popiołek. 229 popiołów, niedługo poziom 59. Na 60 ta nowa miksturka miała być chyba, nie? Dobra, esencja jest na maksa. Chyba wszyscy idą tutaj w kierunku tego punktu wymiany broni, znaczy pozyskania broni. O! Hokus pokus, różowa pantera. Co tam jest? 100 szczypt popiołu w strefach. Dobrze. Dzień dobry, ja tu przyszedłem podmienić sobie coś. Jeżeli nikt nie ma nic przeciwko temu. Oni chyba mają coś przeciwko temu. Może też zbierają popioły i chcą zrobić wymianę. Zbierają popioły na graczach. Ciężki oręż. I level. Kosa. Łe.
No a gdzie tu są jeszcze takie... biżuteria? Ile tu... No dobra. A nie ma? Jest tylko jeden taki punkt wymiany na broń? Dobra, biżuteria. Zobaczymy, ile chcą za biżuterię. A 112 to powinno im chyba wystarczyć, nie? No, ale 59 poziom zdobyty. Studnia przeklęta? Nope. Czerwienica. Zbyt drogi. 125! Brakuje trzech! Halo, policja! Tutaj gdzieś zdobędę. Halo, policja, proszę przyjechać do Diablo. Oho, mam. O nie, teraz te wybuchy. Święty amulet! Może w końcu coś lepszego. Dobra, zawijamy się stąd. Mam dużo sprzętu przy sobie i w ogóle, jak się wychodzi z party? A może jakiś widz, ej? Jest szansa na... Znaczy, szansa na widza jest, że się przyłączył na pewno. O, pójście do drużyn. Okej. Okay. Pomału. Co tu się dzieje? Dwa punkciki, tak? No, szybkość ataku, stanowczą. Szybkość ataku. No, szybkość ataku. Inteligencja. Siła woli, inteligencja. Potrzebuję 4 punktów z nagród tam. Chodźmy... I co, zdobyłem dużo? A zdobyłem jakieś te... Bo czarci róże to fajnie, ale te... Kurde, te zapomniane dusze to tak ciężko wpadają, nie? No ale dobra, coś tam... Może z rozkładu niektórych przedmiotów te czarci róże też wpadają. Na tym etapie rozgrywki endgame'owej. Jak to jest? Ja bym jednak sprzedawał, chociaż kurde, właśnie... A, trochę kasy trzeba by też zarabiać. Dobra, trochę jeszcze posprzedaję. Co my tu mamy? 12 tysięcy. Amulet. Szybkość ataku sług, przywołanie. No, nie chce mi fajny amulet wpaść. No, co to za gierka? No, tego nie chcę. Mieczol. Nope. Zbroja. Zbroję mamy niezłą. Pierścionek. Pod wpływem ciężkiego kula. Nie. No, wybuch zwłok jest spoko, pancerz spoko, regeneracja zdrowia niekoniecznie, pobliscy wrogowie mogą być. Szansa na unik i regeneracja zdrowia, te dwie cechy trzeba by przelosować, a się nie da. Więc, no nie, no, ale coś z lepszym pancerzem by się też przydało w końcu znaleźć. Dobra cena. Jakieś spodnie. Co my tu mamy? Po zwalnieniu wrogów mocą pasywną skaza cienia, no nie chcę. Rękawiczki. Nope. Buty. No nie, no buty. W zabiciu elity. Nope. Nope. Umiejętności zadają obrażenia zwiększone maksymalnie 18%. Dużo, w zależności od dostępu wartości podstawowego zasobu podczas jego użycia. No. Pełna wartość podstawowego zasobu przekłada się na maksymalną premię. To duża wartość wyszła. Trzeba by to wyjąć. Też pod ducha pasuje tego kościanego. No, co tu jest? Umocnienie, ale jest szybkość ruchu. Są kości. Piekielny dowódca. Czas działania twoich efektów ogólnie wydłużony. No nie.
może to wziąć, jakiś slot dorobić. Nie mam nieustępliwości na tej postaci. Obrażenia by wzrosły, no szybkość ruchu by wzrosła. Troszeczkę, ale to... Nie. Nie, no musi być jakiś porządny amulet. Nie chcę. Taki na siłę to nie chcę. Coś takiego przełomowego bym chciał. Może odczuję, jak zmienię. No dobra, z tego bym wyjął. Aha, i miałem od razu pozbyć się w sumie tego i tego. Z tego wyjmę jednak ten aspekt. Tylko musiałbym... Dobra, później wyjmę aspekt. Nie no, teraz wyjmę aspekt, bo muszę od razu... A to tutaj mogę... Stop. A no tu jest przecież ten, dobra. Myślałem, że jestem przeniesiony w jakieś miejsce, gdzie nie ma okultysty. I od razu zostawimy te kamyczki szlachetne. Dobra, trzeba się zająć. Fajnie, że sobie porobiłem troszeczkę te... Jak to się w ogóle nazywa? Ciągle zapominam. Piekielny przypływ, o, piekielny przypływ. Ale chciałbym też się zająć pieczęciami i drzewem. Zwłaszcza, że mamy dunga do zrobienia. Na obszarze tych suchych stepów. Tak. Wydobądź aspekt. Ile za to chcecie? 71 tysięcy. Dużo. No ale to fajnie. 18%. Może nawet będę korzystać z tego aspektu. Bo to pod taki ten build nasz. Pod dużą ilość esencji. Więc niech to będzie. Już taki chyba podobny nawet wyjmowałem. Ale tutaj wyszła fajna wartość. 18%. Gdzieś się to może wykorzysta. Może na przykład w amulecie, jeżeli w końcu jakiś trafię. Tutaj mógłbym to dołożyć, no ale czekamy na przełomowy amulet. Mam nadzieję, że w tej serii do rozpoczęcia sezonu mi się uda takowy znaleźć. A, coś tam pisaliście, że kamienie szlachetne lepsze będzie można od któregoś tam poziomu robić. Jakieś są takie przełomowe levele, nie? To nie to, że przepis chyba muszę znaleźć, tylko właśnie osiągnąć jakiś poziom. To taka osobna sprawa. Dobra, zadania dla drzewa na suchych stepach, czyli tutaj. Mamy? Pogrzebane sale? Chyba tego nie mam. Buried Halls, to jest to, tak? To jest jakiś aspekt dla wszystkich postaci, dla wszystkich klas do zdobycia. No dobra, to zaczynamy od tego. To powinienem dostać 20 punktów do sławy na tych suchych stepach. I tak mi będzie dużo brakować. Ej, a może skupić się po prostu dzisiaj na... Może zdobyć na szybko te brakujące jakieś dungeony na tym obszarze, tylko po to, żeby te punkty wyciągnąć. Wiecie, no bo tak, kurde, 4 punkty do drzewka chciałoby się to wziąć. Momencik, to jest na pewno to, co ja patrzę. Tak, to jest to. Tu są ołtarze. Buried Halls. Tu jest też wyżej jakiś dunk dla Watera. Dobra, robimy to. Przy okazji sława. Zadanie dla drzewka. Pozyskujemy aspekt, co prawda nie dla mnie, ale będzie. Zdobywamy expa. Miksturka przemija. Dobra, to się kojarzy z jakimiś nieumarłymi ta nazwa, nie? Z nieumarłymi. Szkielety, zombie, duchy, topielce. Dobra, wezmę to. Jakaś ochrona będzie. Pogrzebane sale, no chyba będą nieumarli. Czerwienica. No tu już czarci róży nie będzie, tak po prostu luzem. Na tych obszarach. Jakieś sielcze pnącze się schowało. A co tu się robi? Wydarzenie jakieś. Halo? Cyk, co tu się robi? Ukończ wydarzenie na obszarze ślad kości. Dobra, ukończę. Zdobędziemy punkcior dla drzewa. Tylko chwila. Ukończę wydarzenie. Zbierz duszę wroga. Spoko. Dajcie mi tylko wroga tutaj. A ja sobie zdobędę duszę.
Aha, bo to jest na czas przecież, dobra. Ritka, no niech podejdzie łaskawie. No i chyba nie zahaczyłem wszystkich, ale nie szkodzi, to już się podobija to. Pyk, 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 dusze, 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 tu, 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 tu. Mocki hentai. Bum. Chyba wyszło. O, coś tu jeszcze wyszło. A propos wychodzenia. Za wolny atak. Musimy coś z tym zrobić. Nie mogę ładować esencji na maxa. Muszę robić kolejną próbę i dopiero teraz go zabić. A co my tu mamy? Nic ciekawego. No ale dobra, dla drzewa coś tam wpadło. Jeden punkt. Ale coś trzeba robić. I teraz to. Pogrzebane sale. 7 minut! What? To nie zdążę. Zwłaszcza jak będę się rozglądał. A może zdążę? Idziemy! 7 minut. Nie, no to się nie może udać. Dungi się za długo robi, nie? Co jeszcze? Jakieś ekrany ładowania? Jeszcze jak będzie zabijanie istot. Ale dobra, robimy tego Dunga chociażby po to, żeby go zwieńczyć, żeby ta sława była. Ja muszę sławę tutaj wyciągać na tych obszarach. Dobra, olać skrzynkę, idziemy, może się uda. Uwolnić więźniów, gdzie są więźniowie? Dzień dobry. Ja tu więźniów szukam. Ametystów nie bardzo. Nie, puśćcie mnie, nie chcę was zabijać. Skrzynka. O, więzień. No, coś mi tu nie wyszło. Mury mi przeszkodziły. Jeszcze raz. No, w takim tempie to... Ble. Coś tu wybuchło. Nie, no to się nie da zrobić w 7 minut. Musiałbym nic nie zbierać. Jakieś rękawiczki w ogóle podniosłem niepotrzebnie. Dzięki ci. Luzik, gdzie masz innych więźniów, gościu? Jeśli elitka tam chodzi, no dużo elitek. Nie powinienem się spieszyć z tym. Powinienem tu ekspić. Na tych elitkach pewnie. Jak nie jesteś gotowa? O. Machaj, machaj koso. Pyk. No tutaj nie ma czasu pokazanego, jak tak sobie chodzę. Szkoda. O! Nie, olać te dusze. Nie chcę te, chociaż... Nie, dobra. Powiedzmy, że dla drzewa tego nie robię. Robię sobie to po prostu tylko po to, żeby... A ciekawe, ten czas się kończy dla wszystkich tych zleceń drzewa i wtedy te punkty są resetowane, czy są generowane nowe i zdobyte mi zostają? Może przy okazji się przekonam. No i co tu się robi? Ona chodzi, szuka czegoś, tak? Ta dusza. No dobra, ona chodzi. Trzeba ją ratować. Mam nadzieję, że mi to wyjdzie. Jakiś glifeł poleciał. Potrzebuję więcej czasu. No co więcej masz tu? Może krytyk nie wszedł na widmo. Nie było cooldowna zmniejszonego. Gdzie ta dusza jest? Zgubiłem ją? Mówcie, że mi padła. A nie, tu chodzi, dobra. Ale mało zdrowia ma. Czy to nie zdrowie? Chyba wyszło. Glif. Esencja. Ej, to jakiś może fajny glif pod esencję. Trzeba będzie to badać. No i co teraz? Proszę. Nie, coś mi tu nie wyszło. What? Nie, słaba skrzynka jakaś tu wyszła. Coś źle zrobiłem.
No dobra, byle te sławę zdobyć. Czasz kończ. Mhm, no ale duchy są, więc dobrze się wstrzeliłem z miksturką, nie? O! Tak. Tarcza. Dobra, bijemy tych różnych elitornych przeciwników. Przekręta? Nope. Okej. Diamencik, szafirek, spodnie. Jest więzień. Zawdzięczam ci życie. Być może. Chociaż nie wiem. Nie ruszali cię tutaj, jak byłeś przywiązany, czy przywiązana to było właściwie. Kapliczka. Ochronna. I elitka. Okej. Dobra, zostawiamy tam te duchy na tyłach. Jest kolejny więzień. Podwójna elita. I pierścionek. Przenajświętszy. Nie jestem jeszcze gotowa. Co? Jak to? Machaj tą kosą szybciej, dziewczyno. Bez ciebie bym się nie udał. No dobra, tutaj uratowany. Idziemy tu. Tu coś jest. Dobra, są elity. Ups. Nope. Puśćcie mnie stąd. O! Pyk! Myślałem, że nie stworzyłem zwłok tam, dlatego tak zwlekałem. Kosa, cyk. I czasz kończ. No dobrze. Dekret Trójcy. Niniejszym wybrany przez Magnusa Eliasza. Przez Magnusa Karlsena. Ta wiedza spoczywa w krainie wokół góry Civo, ukryta przez dawną Trójcę. Odszukaj te kryjówki mocy i odkryj ich tajemnice. Ci, którzy wrócą do Magnusa ze zdobyczą w rękach, zyskają więcej niż jego przychylność. Zyskają przychylność naszej matki. Może Magnus Carlsen będzie bossem tego Dunga, nie? Trzeba będzie partię szachów z nim zagrać, żeby ukończyć Dung. To chyba nigdy by go nie ukończył. Jedyny Dung taki w grze, który by przez nikogo nie został ukończony. Okej. Tutaj cyk. Robin. A co to za miejsce? Może powinienem się stąd odsunąć? Dobra, tu jest... niebezpiecznie. Zrobimy wyziewy, ale nie, ci przeciwnicy są produkowani. Trzeba zniszczyć ten filar. I to stanowczo. Dobra, walnę w niego duchem. No, tutaj było dosyć groźnie. No, nie ma zwłok. Czasami jakąś odporność mają na stworzenie zwłok, czy nie wiem. Takiego dziwnego. Kosa, bum. Gdzie ci więźniowie są? Jeszcze dwóch. Święty Gladius, jest więzień.
Święty Gladius, patron wojowników. Bez ciebie by mi się nie udało. O, jest ostatni więzień. Był ostatni samuraj, może być ostatni więzień też. Zawdzięczam ci. No dobra. Więc to tutaj się wracam. Drzewo będzie niepocieszone, ale ciekawe. Nie, jest ten punkcik cały czas. Ciekawy. Może mi nie zniknie. Nawet jak czas jakiegoś tutaj dunga upłynie niby. Momencik. Wielkie zebranie. No, czy będzie Magnus Carlsen bossem? Odrodzone okrucieństwo, tak średnio. To nie Magnus, czuję się oszukany. No, chodź. Dobra, potrzebuję no to... więcej czasu. No tak się... nie udało się na hita go zgarnąć. Nie szkodzi, ale... aspekt odblokowany. I co, dostałem te punkty tutaj? Niech ja zobaczę. Co tu znowu przyszło? Skąd on się wziął? W. No tak, jest. Jakoś to tutaj pomalutku idzie. Udało się to odblokować. Ja sobie to zaznaczę. Tak, jeżeli bym stąd wyszedł emotką. Ale drzewo niepocieszone, nie? Czas się skończył tu. Ale ten punkcik powinien być... Może jakiś inny dunk teraz został oznaczony tu. Taki, gdzie mógłbym sławę zdobyć. Ta, to nie. Ty drzewo, co jest? To się zalicza do suchych stepów? O, tu pójdziemy. Nadmorskie zajście. Mam nadzieję, że mi postać tam nie zejdzie. Czekajcie. To jest... Nie mamy tego. Chyba. To jest to, co ja myślę. Ta, to jest to. Godzina 24 minuty, dobra. I mamy ten punkcik cały czas, który wcześniej zdobyłem. To nie ma takiego ogólnego resetu, jak czegoś nie zdążę zrobić. One po prostu różne czasy mają te zlecenia. Rozjuszone plugastwo. Dobra, to tutaj coś. Upiorna przysługa, znajdź zwłoki, pokonaj spijacza soli. O, to tutaj zrobimy dwa naraz. To będzie 7 w sumie punktów. I tutaj pozyskam kolejny aspekt. To jest aspekt jakiś dla druida. Dobra, to tu idziemy. Teraz. Aha, trzeba by się... Stop, trzeba by się ogarnąć. Aha, przy okazji trzeba sprawdzić te pieczęcie. Czy nie mogę sobie tego oznaczyć akurat? Może się wstrzeliłem z jakąś pieczęcią. W sumie tego poprzedniego dunka, którego teraz robiłem, też nie sprawdzałem. Nie sprawdzałem powiązania z pieczęciami. Jak tu się idzie? Tu. Jeszcze troszeczkę posprzedaję. Tak z 4 miliony bym sobie chciał zarobić. Żeby to było na wszelki wypadek. Wybuch zwłok plus 1, tak? Nope, nope. To nie... Nope. Wybuch zwłok, spoko. Zdrowie, spoko. A tylko 3 bonusy. My też mamy 3 bonusy. Inteligencja. No, można by niby próbować, ale... Ale ja chcę 4 bonusy. No dużo zdrowia, nie? Maxa zdrowia wylosowało w ogóle. Dobra, powiedzmy, że przelosuję, spróbuję coś z tym zrobić. Szkoda tych spodni.
Co my tu mamy? Maksymalne zdrowie fizyczne, nope. Co do pierścionków, to ja mam ściśle tutaj ścisłe wymagania. Co do 3 bonusów na 4. Tutaj, what? Użycie trupich macek zapewnia premię do szansy na... Jest, to fajne. 15%, czyli w broni będzie 30% szansy na krytyka. Ja mam tutaj 20%, trzeba to wyjąć z tego pierścienia. Albo zostawić pierścień, czekajcie, co tu jest jeszcze przyłożone, to nie, słaby pierścień, ale to trzeba wyjąć, stanowczo. Jeżeli się trafi jakaś fajna broń, to mamy aspekt do niej. Lepszy niż ten tutaj, jeżeli chodzi o wartości liczbowe. Mhm, dobra, tutaj coś fajnego, nope, amulet, jakiś fajny w końcu, gdzie tam? Nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę. A i tu jeszcze jakiś mieczor podniosłem. Dobra, z tego trzeba wyjąć aspekt. Ja tu w plecy i do zobaczenia. Na pewno. Jeszcze jakieś rękawiczki podniosłem z rozpędu. No i może coś z tymi spodniami zrobić. Czyli okultysta. No, ale ten aspekt pod macki, dobrze, dobrze, pod krytyki się trafił. Może nie jakieś wymaksowane wartości, ale lepsze niż te z Dunga na pewno. No dobra, zobaczmy. No tak słabo trochę. Jeszcze raz spróbować? No trochę kasy mi ostatnio wpada, no mogę spróbować coś. Coś. Aha, to są te tu też. A, nie, to nie chcę. To już mi się odechciało, jak to zobaczyłem. To musimy mieć jakiś lepszy przedmiot. Jednak. Ale no nie jest zły, no jest to zdrowie. Kurde, kusi trochę. Ale też te nawałnice byśmy musieli jeszcze mieć, albo inny fajny aspekt. Pewnie mamy. Zostawię te spodnie. Na razie z nimi nie będę nic robić. Tak, na pewno chcę wydobyć aspekt z tego. To jest na pewno ważne. 71 tysięcy, niech będzie aspekt wydobyty. Musiałbym przejrzeć te inne aspekty do spodni. Czy mamy, a teraz nie będę tego robić. Zostawię sobie w skrzynce te spodnie. No nie są złe. Szkoda, że tego czwartego bonusu nie ma. A może można jakoś dodawać w czwarty bonus? Ale... Pewnie nie. To nie poe, żeby tak mocno było można było wpływać na przedmioty. Czyli tak, nowy aspekt jest tutaj i... Dobra, zrobimy tego Dunga. Pokażcie mi przy okazji zioła lecznicze. Suche stepy, tak? Suche stepy. Suche stepy, slamsy gularanu, no już to robiłem. Suche stepy, Hawezar, Skozgren, Hawezar, Skozgren, Hawezar, Kedżystan, Kedżystan, Hawezar, strzaskane szczyty, no tylko to jedno. Coś się nie mogę w te suche stepy wstrzelić jakoś fajnie z tymi pieczęciami. No trudno, idziemy. Idziemy robić dla drzewa to podziemie. I zdobywać punkty sławy. Skrzynkę sobie otworzę. Zabójcza kapliczka. I elitka po drodze. Nic nie wybucha? Nope. No tu się też zbiera jakieś... Co się? A co to? A co tu jest? A to tutaj, dobra, to zadanie też dla drzewa, to będzie to, nie? Zmasakrowane zwłoki, trzeba tu pozabijać, coś pewnie wyjdzie i zdobędziemy punkcik drzewkowy. Aha, to już trzeba setkę tego zebrać. Spoko. A tu?
Jakaś ruda. O, jest elita. Aha, to już to zrobiłem, tak? No dobra. Czyli mamy dwa punkciki. Teraz idziemy po 5 punkcików. Nadmorskie zejście. Okej, i co tutaj? Oznaczone jest. Wszystkich wrogów zgładzić w ustronnej grocie. No to będzie chodzenie za wrogami. Nie, 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 nie. Tak sobie śpiewała. No, wszystkich, tak? Mam załatwić. No, świetnie. Zabijanie wszystkich to nie pod ten build. No ale dobra. Chodźcie, 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 cyk. Pyk. Dobra, pójdziemy. A, tędy się nie da. To tędy. Kapliczka artylerii. Czyli pod wybuchy zwłok, wtedy szybkie ataki fajne tutaj następują. Tak jest. Z taką kapliczką to ja mogę wszystkich faktycznie próbować zabijać. No, taka kapliczka fajna. Nie jestem jeszcze gotowa. Nie szkodzi. Może ona szybko przemija, ta kapliczka. No właśnie. No, dajcie mi wrogów. No i oczywiście łuczników musiało mi dodać. Okej. Chyba mamy elitkę. Kolejna elitka. Są zwłoki. Dobrze, dobrze, dobrze. O, no i trzeba ich tu zgarnąć znowu. Dobra, poczekam, aż się odgłuszę sam. Z mgiełki nie korzystam. Mgiełka jest dla słabych. Nie no, mgiełka fajna, ale to jak naprawdę jestem w tarapatach. Ona po prostu za długo trwa. A ja przez ten czas mogę tylko się przemieszczać. Nie mogę nic więcej robić. Punkcik mistrzostwa. To co, dajemy od razu? Dajemy, nie? Tu już blisko. Egzekucja, dobrze. Ta egzekucja to bardziej pod te nasze wybuchy, nie? Bo kościane widmo to ma egzekucję z automatu. Najczęściej. To są w ogóle takie pułapki chyba, nie? Cyk. Ała, no właśnie. Takowe pułapki. Na potrzeby serii wszedłem w pułapkę. Aha, wszystkich chyba tu załatwiłem. To powinno być otwarte. Mhm. Chciwych kapitanów musimy pokonać dwóch. Jak chciwi, to można by ich też przekupić zapewne. Ale powiedzmy, że zgładzimy. O, elita. Dwie elity. Dobra, to się wstrzymam jeszcze. Niech podejdzie. Spróbujmy tak. O, tak, lepiej. Pyk. O, przeżyło to. Ktoś tę elitę zasłonił własnym ciałem. Jeszcze jakaś elita tu się pojawiła. No to podejście drugie. Dobra, tędy powiedzmy. Nope. No tu jest kamyczek jeszcze, halo. Hmm.
Tu są ci kapitanowie najpewniej. No i załatwieni. I coś tu jeszcze jest. Jakaś dźwignia? Dźwignia bramy. Strzeżona zresztą. Telekinezą sobie to zrobiłem. Bo nie widziałem, żeby kręciła korbą. Dobra. Są zwłoki? Bo nie widzę. A nie ma zwłok. Halo. Zwłoki chcę. Dobra. Pułapka. Na potrzeby serii tym razem tam nie wejdę. Nią. Zniszcz 100 z zwłok. Okej. Na potrzeby serii oczywiście wszedłem w pułapkę. To było zamierzone. O, jest stos z zwłok. O, Jesus. No dobra, to nie są takie zwłoki na hita. Po prostu trzeba jakieś macki tu porobić. Krytyk mi tam chyba nie wszedł. A, no teraz lepiej. No, jeszcze elitka, no to poczekajmy chwilę. O, nie wszedł krytyk. Nie miałem full esencji, czy coś tam, bo nie patrzyłem. Może nie było. Sygnet, dobrze, dobrze. Amulety chciałbym częściej jednak. I kolejna elita. Esencja jest, więc teraz krytyk wszedł. Kosa dwuręczna. Wolę miecze. Ale może będzie aspekt. Ten, którego potrzebuję, z jakąś lepszą wartością. Zawsze to broń dwuręczna, więc... Aspekt przeznaczony dla broni dwuręcznych i amuletów może w takowej broni być. Nie wiem, gdzie tu. Tu jeszcze jakiś stos zwłok gdzieś może być. Wszędzie może być pewnie. Dobra, pójdę tu. Miksturka się kończy. Szmaragd. No i tak coraz bliżej tego 60 levelu, nie? Dobra, już wiemy, że z tymi zwłokami to nie ma żartów. Więc trzeba zrobić tu, tu, tu. O, to żem zrobił. Widmo tam coś krąży, krąży, trafiło, ale nie. To nie było tak, jak sobie to wyobrażałem. Dobra, wyziewami to załatwię. Udało się. Elitka. Dobra, jeszcze jedne zwłoki. Specjalnie wszedłem. Tak poważnie, to w ostatniej chwili to zauważyłem. Już było za późno. No, a poczekam. Dużo elit, fajnie by było się nie dać złapać w żadną pułapkę. Cyk, dobra. Pomożemy tu komuś? Skrzynka jakaś taka specjalna. Przybyliśmy wyplenić stąd zło, ale teraz... Nie mogę zostawić tu przyjaciół, nie w ten sposób. Sami nie damy rady. Dobra. Tu jest ciasno, więc powinno być łatwo ją chronić. Nie będzie mi się gdzieś rozbiegać. Raczej. O, skrzyneczkę. No, chyba, że będzie gdzieś tu uciekać. O co tu chodzi? Czemu ona idzie? To się nie dzieje naprawdę! Ma tak być?
Zazwyczaj te wydarzenia to były w jednym miejscu. A teraz tutaj podróżuję z kimś. No i bez przesady. Ciężkie rękawice, dobrze. No i co z nią? Padło, nie. Ej, nie wiem, może... What? To tak powinno wyglądać? Nie, ona idzie gdzieś w tamtym kierunku, to tak ma być. No gdzieś próbuję tu dotrzeć chyba. Jeszcze raz. Kolejna elita. Nie jestem jeszcze gotowa. Trzymaj się. O, nie wszedł krytyk. Coś dzisiaj te krytyki mi rzadziej wchodzą. Ale nie szkodzi. I co? Nie wiem, coś jakieś dziwne. Wrócę się tam, bo mam wrażenie, że tam będzie ten stos zwłok. Będzie? Łopanie. Stosu nie widzę, ale też jest zabawnie. Pyk. Mhm. Aha, to tutaj jest to wydarzenie, ale to trochę tak jakby w innym miejscu. To jest to. Zasłużyłaś na to. Dziwne to było. Nie widziałam nikogo, kto tak walczy. Skrzynkę gdzieś mi rzuciła z daleka chyba z tej skarpety swojej. Dobra, nieważne, w każdym razie zrobiłem to. Dużo sprzętu jest. No i... no wciąż brakuje stosu zwłok. Mikstura. Dobra, niech będzie tą. Jest stos zwłok. A to będzie bez bossa taka, widzę, lokacja, zwieńczenie Dunga. Och, no teraz tak. Teraz wyszło za jednym zamachem. No to jeszcze nie koniec imprezy. Mhm. No dobra, ogromny mieczol zdobyłem jeszcze i... i to zrobione, tak? Jak tam? Jeszcze potrzebujemy 3 punkcików. No to sobie zaraz, tu miejsca już nie ma, ale dobra, powiedzmy, że wyjdę tędy. Sławę chyba dostałem, tak? Do suchych stepów. Coś tu się dzieje blisko. No, jeszcze brakuje trochę. Co ja tu jeszcze mogę dla tego drzewa zrobić takiego przyjemnego? Muszę się tam rozejrzeć. Aha, jakieś zbiory mogę robić cały czas. No dobra, to pokręcę się. Zrobimy to. Goblin. Potrzebuję więcej czasu. Dostał! Zszedł na hita, dobrze. No i nie będzie miejsca już, coś czuję. No zobaczymy, czy tutaj te odłamki wypadają. Wypadają. 74, 75... Nie to. Długo to jeszcze mogę robić? 1 godzina, 2 minuty prawie to padło.
mogę się na spokojnie teleportować. Dobra, spróbuję teraz. No naprawdę. Masakr. Dobra, może teraz. Skończymy zadanie dla drzewa. Może wypadnie jakaś pieczęć do dungeonu na suchych stepach, tam gdzie sławę będę mógł pozyskać. A jak nie, to i tak bym chyba jakieś dungeony jeszcze porobił te z suchych stepów, żeby już te nagrody zdobyć. O, tutaj. Jeszcze posprzedaję trochę. Pierścionek. Zimno, odsłonięcie. Nope. Golemy, uniki. Nie. O, jest esencja 10. No, ale poza tym słabe. Upływ czasu, nope. Pierścionek. No, jest szansa na krytyka. Ale no nie. Umiejętności podstawowe. To nie. Tu też nie. Dobra cena. No nie, no słabo tutaj. No ale 4 miliony przekroczyłem. Dobre i to. Pomyślności, przyjaciółko. Wracam od razu. Znaczy wracam. No tak, no wracam. Trzeba tam zbierać dalej te kawałki z tych mobów. No, nawet ich się tutaj trochę narobiło. Chyba jakiś inny gracz tutaj przechodził. Dużo. 92. Dobrze jest. Okej. Więc to jest... No tutaj coś. Aha, to jest to, że trzeba stać na tych, dobra. Tak, to jest to? Nie, chwilę. A, teraz, dobra. Hello. Aha, teraz elita mi wyszła, świetnie. Potrzebuję więcej czasu. Dobra, to jedno zrobione. Zwłoki są. Potrzebuję więcej czasu. Jest drugie. Elitka. Jest trzecie. Potrzebuję więcej czasu. No. Jest czwarte. I skrzyneczka, dobrze. A to jeszcze nieukończone, czy co? Jak to tutaj z tym jest? Ukończ zadanie, no i... Aha, bo to jest kilka zadań. O... Czy dwa dokładnie, tak? Dobra, to idę jeszcze jedno zrobić. Niech im będzie.
No to daleko jest. Na konia. No, w sumie można by chyba szybciej zabijać tych... te istoty takie pojedyncze. No, zamiast robić te wydarzenia, tak mi się wydaje. Nie stój tak! Pomóż mi! Ale dobra, niech im będzie. Głupia, że mi zaufałaś. Bandytów trzeba zabijać, tak? Ło, mocny. Strzelający bandyci. Nie. Okej. Na czas. O, ktoś może pomoże? Nope. A, może jednak, dobrze. Potrzebuję więcej czasu. Jakieś rubiny. No, jak nam to idzie? Chyba się udało. Elitka przyszła. Nie jestem jeszcze gotowa. Ojdź. Ten twardy. Jeszcze nie koniec. No dobra, mamy to. I co? Drzewo zadowolone? Zobaczymy. No jeszcze dwa punkciki. No dobra, no to... O, upiorna nagroda. Jedna. Znaczy przysługa. Dobra, pójdę stąd. Miejsce jeszcze mam. No to tutaj. Niegdy jestem w mieście. Okej. Zaznaczam to. Musimy znaleźć zwłoki i pokonać szybkie ostrze. Gdzieś tutaj, w tych okolicach. O, 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 chyba coś znalazłem. To jest to. Dobra. Czekamy na to szybkie ostrze, aż wyjdzie. Jest! O, znikło. To jakiś taki zabójca, nie? A widać go. Cyk, poszło. Dobra, i jeszcze jednego punkciku brakuje, no to... Zgładź pająki, to nie, tutaj. O, upiorna przysługa, niech będzie. No, kawał drogi znowu. No, żeby tylko od drzewa dostać jakąś pieczęć koszmarów, taką na suchych stepach, żeby to było.
Okej. No co, chyba te pająki to zabijania. No ale dobra, skoro jest elitka, to... to się to porobi. Tak. No, ale to za długo by chyba chociaż... No nie, może nawet szybko by to poszło. Potrzebuję więcej czasu. Może nawet szybko. Ale i tak chciałbym zabić tego bossa. Z tego innego zlecenia. Pięćdziesiąt już jest, no. No i dobra. Znowu zwłoki trzeba znaleźć. O, jest, są zwłoki, tylko najpierw pozbędę się much, żeby mnie to nie spowalniało. I teraz... O, są muchy jeszcze. Okej. No ciekawe, czy no, chyba te pająki prędzej zabiję tutaj jedne. Dobrze, idzie ich dużo. Jest czaszkoń na mapie, to jest pewnie ten wróg, tak jest. Wow. Będą eksplozje. Mamy to. Mamy to, idę do drzewa. A drzewo jest... tam, gdzie zawsze, czyli tutaj. A co to było takie szare tu? Że czas się skończył, tak? Coś tam. Okej. Ej, tu jest jakaś skrzynia specjalna, skrytka. Zagubione przedmioty... A, zostały... jakiś ten przedmiot legendarny pewnie mi wypadł. Patrzcie, i mogę odebrać sobie tutaj. Pyk, pyk, później to sobie obejrzymy. A tutaj wpadło. O. Może jak tam ci inni gracze w pobliżu się czaili i załatwiali potwory, nie? To coś mi tam wypadło gdzieś. No dobra. No bo tutaj... O. Dokonało się. Dwuręczne bronie. Znalezione. Punkt mistrzostwa. Znalezione i zgubione. Mhm. Dobra, szybkość ataku i później tutaj wchodzimy. Siła woli jest potrzebna, żeby był dom, ten bonus. Szybkość ataku, spoko. I uwaga. O, są dwa miecze dwuręczne, w tym jeden święty. Ślepe kopce. No dobra, gdzie to jest? Glif plaga. No Hawezar, no czemu jakiś Hawezar? No dobra. Trzeba się ogarnąć z tymi przedmiotami. No ja bym jednak... No nie wiem, no to może sobie dzisiaj jednak daruję te pieczęcie. No chciałbym w końcu te nagrody odebrać z tych suchych stepów, no. Jeszcze bym zrobił jedne podziemia, to chyba bym już miał, nie? Jak to jest tutaj? Może jeszcze nie, no jeszcze nie. Jakieś zadanie poboczne by się też przydało tam zrobić. Jak tam moja kasa? Dużo kasy. Dobra, trochę poprzetwarzam, żeby składniki pozyskiwać też. Twój sprzęt wygląda. Czyli na tutaj to, 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 to. Mieczol. Co tu jest? Krwawa mgła, zręczność. Nie.
Tutaj, kiedy masz aktywną barierę, istnieje szansa, że zignorujesz obrażenia bezpośrednie. Mało wylosowało. Nope. Rozłożę to na czynniki pierwsze. A tutaj, pochłonięcie zwłok? Patrzcie, jest krwawa kula, właśnie. To by się kombiło z naszą zbrojką. Ten aspekt. Trzeba by ten aspekt wyjąć i włożyć gdzie indziej. Do amuletu by dało radę? To wtedy ta zbroja by naprawdę tutaj... No bo sama zbroja nie jest fajna, ale tu 24%. Pochłonięcie zwłok, no ja bardzo często pochłaniam zwłoki. 24% na stworzenie krwawej kuli. I patrzcie, za każdym razem jak podnoszę krwawą kulę, tam w zbroi, no nie? 9,8% obrażeń przez 4 sekundy po podniesieniu krwawej kuli każdej. Leczenie krwawą kulą 10,5%. No i kiedy podnosisz kulę krwi, tylko 9 muszę ich podnieść, bo to i tak słabo wylosowało się w tej zbroi, no ale dobra. Za każde 9 kulek podniesionych mamy darmowe kościane widmo, które zadaje obrażenia w oparciu o bieżący odsetek twoich punktów zdrowia. Nie esencji, tylko zdrowia. Widzicie? Takie niezależne, nie? No! To ten aspekt trzeba pozyskać. Co my tu mamy? Moc pasywna, skostniała esencja. A to nie jest to, z czego korzystam właśnie? Teraz? Bo kiedyś mieliśmy taki inny... Ten, czekajcie, skostniała esencja... To jest to. Kolejny fajny aspekt jakiś tutaj. Moc pasywna, skostniała esencja zwiększa również obrażenia od trafień krytycznych twoich umiejętności kości o 1% za każdy punkt esencji powyżej 50. Znowu się opłaca mieć bardzo dużo esencji, nie? Maksymalnie do 78% dużo wylosowało, tylko dla nekromanty. Ej. To są dwa potężne aspekty, które trzeba wyjąć. Inteligencja, ogłuszenie, odsłonięcie, te fajne ten miecz, tylko że obrażenia małe. Tutaj. Umiejętności podstawowe, szybkość ataku, no też fajne. Umiejętności podstawowe, czyli ten ruch kosą, żeby ta szybkość ataku była większa. No to też może sobie wyjmę. Kurde, gdzie ja mam te wszystkie aspekty upakowywać? Ogłuszenie to... Dobra, tutaj trzeba wyjąć aspekty. To co to jest? Atak podwłócznie z kości, nie? To tak słabo. Ej, ale to... Naprawdę dobrze wygląda. Buty? Nie, buty nie. Idziemy do okultysty wyjmować aspekty. No, no, no. Ale to z tą zbroją, jak się te kulki będą kombić teraz. Masakra. Wydobądź aspekt z tego. W amulecie plus 50% mocy. Ej. No do amuletu to by trzeba było wcisnąć, ale ja muszę mieć lepszy amulet. No nie będę do takiego amuletu tego wkładał przecież. Dobra, wydobywamy. To na pewno musi być. No to jest fajne, ta skostniała esencja. I gdzie ona? Też fajna w amuletach. W podaniach dwuręcznych, ale nie, no to tam można gdzieś tam do pierścionka wcisnąć, nie? To tutaj ten bonus nie jest aż taki, chociaż no, też by się przydało, no ale to... No przede wszystkim to by się chciało mieć w broni. Tutaj podwójny bonus, nie? Do obrażeń krytycznych i do tego krytyka. To musi być w broni. Tylko jakaś lepsza wersja tego. W amulecie jednak... Jednak chyba bym wolał pod te kulki, skoro mamy taką fajną zbroję. Ale to też kusi, żeby do amuletu włożyć. No kusi, no. Dobra, na pewno to bierzemy. Zniszczy przedmiot, wiem. No i to też. No to gdzieś tam wszystko jedno, gdzie. Ale ta szybkość machania kosą byłaby niezła. Dobra, mamy trzy fajne aspekty pozyskane. Nie wiem, czy ja na tej serii zdążę jakąś super postać zrobić, bo już niewiele czasu zostało do gry. Niedługo rozpoczyna się ten sezon. Mógłbym poza sezonem grać, ale to mi się nie będzie chciało w taki sposób.
Nie wiem, czy w ogóle mi się będzie chciało. Tak, zostawiamy kamyki na pewno. Dobra, chciałbym jednak w tym odcinku jeszcze odblokować te nagrody i może skończyć ten wątek poboczny, taki zaległy. Suche stepy. Co takiego mógłbym? Coś z puszeczką. O, tutaj na przykład. Ale jakaś redukcja obrażeń. No wszystko jedno, byleby coś tutaj zrobić. Niech będzie to. Chyba, że coś bliższego tutaj coś. Co prawda dla barbarzyńcy, ale szybciej tutaj dojdę. To sobie odblokuję. Bo tu obok to już odblokowane chyba, tak? Nie, czy nie? Zaraz. A nie, to tutaj też nie jest odblokowane, tylko dla czarodzieja. To może. Tak, tu też jest puszeczka. Dobra, idziemy tu. Trzeba te sławę zdobywać. Muszę przemyśleć z tymi aspektami. Może na początku kolejnego odcinka coś tam przestawię z nimi. Lepszy amulet jakiś. Kurde, no. Taki żółty, żeby poleciał. Coś takiego. No, amulety właśnie mają to do siebie, że mogą też szybkość ruchu mieć. No, to musi się trafić. Albo muszę to dolosować. A poza tym jakieś bonusy do drzewka mogą być w amulecie. No, coś pode mnie też, żeby tam było. Nie mam jakichś wielkich wymagań co do amuletu, no. Ale mam totalnego pecha do tych amuletów, które mi się akurat trafiają. Dobra, może tu jakiś poleci fajny. Zobaczymy. No, trzeba wrogów zabijać. Chodźcie wszyscy. Łucznicy. Oj, nie, wybuchło. Dobra. Jakoś ich tu zgarnąłem. Ty duży, też chodź tu. Co to za kapliczka? Podtrzymania, niech będzie. Oj, mury to psują tutaj trochę. Teraz. Teraz jest okej. Kasy dużo leci. Hello. Chodźcie tu wszyscy. Dobra, tych załatwiłem. Jakiś rzeźnik by mógł się pojawić w końcu. Na tym koszmarze. Ile można czekać na rzeźnika? Chciałbym zobaczyć, czy mam rzeźnika na hita. Też pewnie byłoby ciężko. Ale jakby się dobrze przygotować, macki odpalić, jakiś wyziew, kościane tornado i walnąć potężnego kryta mu w krocze, to może by się przewrócił. Walnę tak. I wybuchy. Dobrze. Tutaj. Cyk. Okej. I wyziewy. Widzę, te kropki czerwone idą. Poznikały. Czyli tu mamy z głowy szmaragdzik. Tutaj kolejna ekipa. Drzwi im otworzę, żeby do mnie wyszli. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Elitka. No,
coś tak słabo tu podchodzą. Wolne istoty. O, mam wrażenie, że niektórzy mnie tutaj nawet zaniechali. O, jakiś łucznik. Nic, tylko narzekać w takich dżunglach. Co, kto to znowu? Dobra, tutaj jakoś to poszło. Jeszcze jeden tutaj został. Nic z niego nie wyjdzie. Czasami wybuchają jakieś istoty, jeszcze wychodzą do załatwienia. Dobra, wszystkich załatwiłem. Idziemy dalej. Co teraz? Coś tu wychodzi, nieważne. Żelazna dziewica. Na szczęście nie klątwa. No, tu się schodzi jak do Brutusa w Poe. Nawet są podobne pułapki. No, trzeba zniszczyć. O, mocne. Szkieletowy konstrukt mocny. Ale nie szkodzi. Został zniszczony. I jakieś czaszkondzie mamy unicestwiać. No, twardy czaszkądź. Okej. Dobra, jeszcze dwa czaszkądzie. Poczę tu. Nie ma czaszkondzia. No ale jest jakaś elitka. Gdzie ja tu wlazłem? No jest elitka. Może studnia przeklęta się trafi. Czekajcie. No. Nope. Nie jestem jeszcze gotowa. Ojdź, to twarde. W ogóle uleczyło go coś jeszcze. What the fuck? Jeszcze raz. Podejście drugie. No idź, podejście drugie mi nie wyszło, bo mi coś przerwało ruch. Podejście trzecie. Pyk, teraz dobrze. Gdzie jest czaszkądź? Jest! Jest czaszkądź. Ła, no z tym wyszło. Nie jestem jeszcze gotowa. Okej. Dobra, jeszcze jeden. Może tu? O, jest elita. Elita też może być. Tylko zwłoki, zwłoki, halo. A, jeszcze jedna elita. I widzę czaszkądzia na mapce. No jest. I na hita. Ups, uciekaj. I co, to koniec? Koniec. Chyba mam. Tak, jest aspekt odblokowany. Kodeksie potęgi.
No i jak to teraz wygląda? Tu, tu. No 5 punktów jeszcze. Dobra, ale to odhaczam. Momencik. Suche stepy. Gdzie to jest? To jest tu. Onyksowa stanica. Nieumarli strażnicy nadal patrolują korytarze tego więzienia. No i bardzo dobrze, niech sobie już nie patrolują. To jeszcze. I to już wystarczy, żeby odebrać nagrody. I tam będzie kodeks dla barbarzyńcy. Jakiś taki podkrwawienie, widzę coś takiego. No tu nawet można zobaczyć, tak? Pod berzerka i krwawienie. No tu mogę przejść. Miejsce mam, także luz. Dobra. No w następnym odcinku chyba sobie te pieczęcie porobimy koszmarów, nie? Jakieś takie wyżej levelowane. Już nie będę myślał o tych nagrodach za sławę. Będę mógł się skupić na czymś innym. No nie, tu trzeba zabijać wszystkich. Chodźcie, chodźcie wszyscy. Cyk. Tego kolco szczura trzeba tu zgarnąć. Dobra, jakaś kapliczka jest. Artylerii, dobrze, może być. Kapliczka, artylerii, pułapka robię. No, to jest kapliczka. Z taką kapliczką to ja mogę zabijać frogów. Trzeba zrobić zwłoki. Chodźcie, chodźcie wszyscy. Chodźcie wszyscy, coś wam pokażę. A już przeminęła. A było tak fajnie. Dobra, to nie wszystko. Jest elita. O, jeszcze jedna elita. Ups, coś mi nie wyszło przyciągnięcie. To jeszcze jedno podejście zrobimy. Teraz. Okej. Okay. Ktoś tam pomocy wzywał, ale nie wiem, co się z nim stało. Dobra, ten tu szarżuje bardzo dobrze w kierunku tych. A, porozpraszani jacyś tacy. O, dzban znalazł. No, ci pewnie będą wybuchać. Nope. Wszyscy. Dobra, zobaczmy co dalej. Zbezczeszczony cmentarz. Aha, okej. No, trochę tutaj obrażeń wchodzi we mnie. Kolejna kapliczka podtrzymania. Kapitanów bandytów mam zabijać tym razem.
glif, eteryczność. No, trzeba by w końcu te glify też przejrzeć tam, bo ich trochę wpadło. Eteryczność. Kapitan bandytów numer 1. Co się stało? Ej, strzeliłem z ducha i gdzieś... Co? What? Coś dziwnego tu się wydarzyło przed chwilą. Jeszcze raz. No teraz okej. Nie wiem, może kursorem nie trafiłem w bandytę i duch gdzieś, nie wiem, uleciał w przestrzeń. Ale dziwne to było. Dobrze. Ups. Szafirek. Tędy pójdę. Nie olać tego gościa. Szukam. Już może nie powinienem ulewać, bo tam... No, nagrody z tych złotych skrzynek są całkiem przyzwoite. Nie chciałem puszczać tutaj ducha kości, bo mur blokował. O, teraz mogę sobie na to pozwolić. Miecz święty, ale to taki jednoręczny, nie? Te jednoręczne bronie to... Mają to do siebie, że te aspekty w nich nie są wzmacniane o 100%, nie? Te jakieś takie kluczowe aspekty, na których mi zależy. Dlatego wolę te dwuręczne. Poza tym te dwuręczne miecze z tym i implicitem do krytyków to jest masakra pod ten build. Okay. Dobra, jeszcze jeden bandyta. Jeszcze jeden bandyta. Oho. Oj, to mi się nie podoba. Okej, teraz lepiej. Dobra, jeszcze raz. Sytuacja opanowana. No tak. Wlazłem pod pocisk ognisty. To tylko ja tak umiem. Dobra. Jest czaszkończ. Okej. Poszło. Nie mam esencji, żeby go na hita zdjąć. A teraz mam. Czyli tak, to zrobione. Udaj się do uświęcona nisza. To tutaj blisko było coś, widziałem. Z taką studzienką. O, to. Esencja się od razu odnawia, jak klikam w taką studnię. I banitka strzelczyni. Dzień dobry. Dzień dobry. Uciekła. Uciekła przed duchem. No. Potrzebuje więcej czasu. No, dobrze wykombinowała. Ale dobra, za drugim podejściem już. Już jej nie wyszło. No to chyba te nagrody teraz mam, co? Chyba mam. Tak. Odbieram, kasa doszła, tutaj 4 punkty mistrzostwa. Ja chciałem jeszcze tylko... To było to, tak? To było.
przyszło. A, twarde. Zwiększone zdrowie mieli. Jeszcze raz. To jest to. Tu jest tu. Łęcik. Dziwne, to jeszcze jednego coś nie zaznaczyłem sobie. Muszę to ogarnąć sobie poza nagrywaniem. Widzę tutaj trochę też. Bo tu jakieś mam nieścisłości. To jest to, to, to. Dobra, wyjdę sobie stąd. Zrobimy jeszcze ten wątek poboczny zaległy? Co? Już byłby z głowy. I w następnym odcinku można by się skupić nad tymi pieczęciami koszmarów. Tu muszę pozaznaczać, tu mi się jakiś ołtarz nawet odznaczył na tej mapce interaktywnej. Nie wiedzieć czemu. Dobra, wszystko. Wszystko jest dobrze. Dobra. A co to było? Aha, tutaj trzeba będzie kiedyś zajść. Poziom 70+. No to jeszcze daleko. Dobra, nieważne. W każdym razie punkciki, tak? Mogę się w końcu wbić tutaj. Egzekucjanta, szybkość ataku jest ważna. Dobra. Szybkość ataku. To nie. To nie. No i teraz właściwie to nie wiem. Można by iść do kolejnej bramy, to na pewno. Albo próbować pozbierać zręczność na przykład, żeby tu się bonus pojawił dodatkowy. Chociaż trochę tego brakuje. Gdzie tu jest zręczność? Tu jest na przykład zręczność, ale to poza zasięgiem, nie? Tu jest zręczność. Nie, tu się tego nie uzbiera tak łatwo. To inaczej to trzeba załatwić. Nie, do bramy chyba trzeba iść. Inteligencja, siła, siła woli, to tak średnio. Zręczność, o tutaj po inteligencji. Zręczność, zręczność, krytyki rosną. Okej, okay, niech to sobie tak będzie i zrobię jeszcze na szybko ten wątek poboczny, co? O, wątek poboczny jest, to jest ta kwestia tożsamości. I to jest tu, jakaś taka lokacja osobna. Dobra, stąd sobie pójdę. Przedmioty jeszcze trzeba by ogarnąć. Tutaj. Mam nadzieję, że to nie jest jakiś bardzo długi chain quest. Ze studzienka. Koń sobie łyknął. No dobra, jestem. Nienasycone bagno. Znajdź Taisę. Ha, to był ten motyw z Taisą. No dobra. Się przerywa te wątki poboczne, to później się zapomina, co tu się właściwie działo. No dobra, szukamy Taisy. Nope. Nie, nie, nie! Dlaczego to nie działa? Jak dobrze pójdzie, to może jeszcze punkcik zdobędę, a sobie miksturkę łyknę.
Chociaż to już końcówka odcinka, ale sobie łyknę miksturkę. Tutaj musimy coś zabijać. Może ta miksturka zaważy na tym zdobytym poziomie. Okej. Tu gdzieś. No, coś tu wyszło. Dobra, trzeba to zniszczyć chyba. Po prostu. Ona przejmuje kontrolę. To znowu? Okej. No, chyba lepiej. To ona, Andoriel. Andoriel już była. Wciąż czeździe w moim myśle. Niechronologicznie coś. Ja myślałam, że uda mi się ją wypędzić. Przyniosłam te zioła. Pomogą w czymś? Na ból głowy powinny. Dziękuję. Nie wytrzymam tu ani chwili dłużej. Spotkajmy się na zewnątrz. No to jeszcze... To jeszcze nie koniec. Opuść podziemia. Jest. Co teraz zrobisz? Jedyne, co mi pozostało. Może inne wiedźmy pomogą mi pozbyć się Andariel i pozostałych po niej wspomnień. Muszę przywołać ich na konklawę, ale potrzebuję do tego amuletu. Zostawiłam go w chacie Timue, zanim ruszyłam na poszukiwanie Eliasza. I od tamtej pory nie wróciłam. Nie przejmuj się. Zajmę się tym. Nie wspominaj jej o tym. Będzie się tylko martwić. Kiedy go już zdobędziesz, znajdź mnie przy drzewie szeptów. No dobra, to zostało ukończone, ale to jeszcze nie koniec. No dobra, to już będziemy w następnym odcinku kontynuować. Bo nie wiem, to jakiś chain quest też jest. O, mamy za to miksturki. Takie jakieś ładne te esencje nowe. No ale są też wyjątkowe. A, co to za miksturka? Skraca czas odnowienia twojego odskoku. Spoko. Dobra, szybkie ogarnięcie jeszcze z przedmiotami. I w następnym odcinku, tak jak mówiłem, te pieczęcie koszmarów będziemy jakoś tam cisnąć. Te wyżej levelowane. No i fajnie by było z tymi nowymi aspektami coś wymyślić. Bo naprawdę, naprawdę fajnie to tam zaczyna wyglądać, tak potencjalnie przynajmniej, nie? Bo jeszcze to nie działa. Czym mogę? Dobra, może sobie porozkładam. Buty! No tutaj też są te krwawe kule na przykład, takie dla nekromanty mogą być, ale nie, tutaj krwawa kula znowu, maksymalne zdrowie sługi, umocnienie, mieczol, wybuch zwłok, golem. Krwawa mgła, golemy, miecz. Nope. Nie. Pierścionek. Jest krytyk, ale tylko 3 bonusy. Może ci się to do czegoś przyda. Nie. Amulet. No, coś tu jest. Paliwo śmierci jakieś. No przecież nic tu nie ma w tych amuletach takiego dla mnie, no.
skończone. Czemu akurat paliwo śmierci? Trafienie krytyczne do rozdarcia. Mają 18% szans na stworzenie pod celem pola moru. Rozdarcie, no nie. Nie chcę. Kościane widmo plus jeden. Rozłożę to na czynniki pierwsze. No nie, no, no coś się nie mogę wstrzelić. Tylko nie zmarnuj mojej ciężkiej pracy. No dobra. Zostawiam kamyczki i tutaj będziemy kończyć. Szkoda, że nie wpadł ten poziom, skoro już tę miksturkę łyknąłem. Myślałem, że coś tam się będzie więcej dziać, może jakieś walki trudne. No ale nie, niestety. Okej, trzymajcie się, na razie.